Witamy w 7. wydaniu Wieści ze Świata. Jest ono szczególne, bowiem w cywilizacji europejskiej będziemy świadkami przełomu R. Nowe czasy to nowe wyzwania, stąd zmiana formuły naszego programu. Każdy odcinek będziemy teraz zaczynać od skrótu najważniejszych wydarzeń, które się w nim znajdą. Poznamy tajemnicę produkcji chińskiego jedwabiu i dowiemy się, czym był jedwabny szlak. Odwiedzimy szkołę gladiatorów w Kampanii, gdzie zobaczymy walkę zorganizowaną specjalnie dla Wieści. Dowiemy się, w jaki sposób Partowie pokonali armię rzymską. Pokażemy pierwszą na kontynencie amerykańskim piramidę. W Jerozolimie spotkamy się z Barabaszem. Co mają ze sobą wspólnego Rzym, Heliopolis, Oktawian August i czas, okaże się za chwilę. Przelecimy nad tajemniczym ptakiem w Ameryce. Odwiedzimy las teutoburski i dowiemy się, dlaczego Germanie uważają to miejsce za święte. A na koniec powiemy prawie wszystko o rzymskich akweduktach. Zobaczmy, jak wygląda świat w roku 80 przed Chrystusem. Przegląd wydarzeń zacznijmy od Chin. Już od ponad 100 lat w Chinach panuje dynastia Han. Chińscy cesarze rządzą żelazną ręką na olbrzymim terytorium. To właśnie w czasie ich panowania powstaje jedwabny szlak. Ale o tym będziemy jeszcze mówić później. Indie też wyglądają imponująco. Obok Indii dalej na zachód rozkwita państwo Partów. Od zachodu Partowie prawie stykają się z ekspansywnym państwem rzymskim. Jak widać, cesarstwo rzymskie po pokonaniu Kartaginy na dobre już rozgościło się w Afryce Północnej. Tu graniczy z Egiptem, w którym nadal rządzą Ptolemeusze. Tak oto mniej więcej wygląda mapa świata około roku 80 przed narodzinami Chrystusa. Maćku, oddaję Ci teraz głos. Witam w 73 roku przed Chrystusem. Przed chwilą Piotr wspomniał o jedwabnym szlaku, ponieważ warto mu poświęcić więcej uwagi. Połączmy się z naszym korespondentem w Chinach. Znajdujemy się w jednym z warsztatów zajmujących się produkcją jedwabiu. Jak wiadomo, jedwab to materiał mocny i efektowny, bardzo poszukiwany w innych krajach. Choć znany w Chinach od kilkunastu wieków, dopiero niedawno stał się towarem eksportowym. Chińczycy pilnie strzegą tajemnicy jego produkcji. Żeby jednak dostarczyć jedwab do odległych krajów, muszą organizować karawany przemierzające w poprzek całą Azję. Jedwabny szlak liczy sobie 11 tysięcy kilometrów. Karawany składające się czasami z 2000 wielbłądów wędrują tędy przez 6 miesięcy. W czasach ożywionego handlu z Chin wyruszało nawet 10 takich karawan rocznie. W Baktrii szlak rozgałęzia się na trasę wiodącą do Indii i trasę prowadzącą dalej na zachód. W Palmirze, w miejscu nazwanym Wieżą Piotra, odbywa się wymiana między karawanami chińskimi, a karawanami przybyłymi z zachodu. Dalej jedwab już na grzbietach wielbłądów z Bliskiego Wschodu, przez Persję dociera do Antiochii i Tyru, a stamtąd dalej na zachód do Rzymu. Przy jedwabnym szlaku Chińczycy budują twierdze, w których karawany mogą znaleźć schronienie nie tylko przed bandami koczowników, ale również przed kapryśną pogodą. Wiemy już, czym jest jedwabny szlak. Udało się nam również podpatrzeć nieznaną do tej pory technologię produkcji jedwabiu. Oto motyl, jedwabnik morwowy. Od niego, a właściwie od niej, zaczyna się produkcja jedwabiu. Samica tego motyla składa pod koniec czerwca około 600 jaj. Jaja układane są na mokrym płótnie. Płótno rozwieszane jest na sznurach. Teraz trzeba czekać na wyklucie się gąsienic. Gąsienice jedzą co 2 godziny poszatkowane liście morwy. Potem układane są na tacach ze słomy ryżowej, które umieszcza się na stelażach. Teraz gąsienice będą przebywać w pomieszczeniach o dużej wilgotności, w których jest ciepło i gdzie nie są narażone na ostre zapachy i hałasy.
Potem dojrzałe już osobniki układane są na ramach osłoniętych płótnem zapewniającym utrzymanie ciepła. W takich warunkach w ciągu 30 dni powstaje kokon. Oto najdelikatniejsza część operacji. Kokon wrzuca się do gorącej wody. Wrzątek rozpuszcza spoiwo, które skleja włókna kokonu. Teraz wystarczy znaleźć koniec nitki i powoli ją rozwijać. Z jednego kokonu można uzyskać 2-3 km nici, ale do tkania nadaje się zaledwie od 400 do 1200 metrów. Właśnie poznaliśmy największą tajemnicę Chińczyków. Jej zdradzenie karane jest w jeden sposób – karą śmierci. Z Jedwabnych Chin dla Wieści Wiktor Niedzicki. Mamy wiadomość z ostatniej chwili. Otóż na Półwyspie Apenińskim dzieje się coś niezwykłego. Dochodzą do nas wieści o wybuchu buntu gladiatorów. Prosimy o relację. Tu w cieniu Wezuwiusza zebrały się wojska rzymskie pod wodzą pretora Gajusza Klaudiusza Glabrona. Od bardzo dawna żołnierze rzymscy nie walczyli na terenie Italii. Jednak za sprawą gladiatora Spartakusa, który rozniecił powstanie wśród niewolników, doszło do wojny między nimi a legionistami. Pretor Klaudiusz ma za wszelką cenę przywrócić porządek w kraju. Gladiatorzy ukryli się w swoim obozie na zboczu Wezuwiusza. Prowadzi do niego tylko jedna ścieżka. Wszędzie wokół są strome skały. Legioniści czekają więc na dogodny moment do ataku. Kim są właściwie gladiatorzy? No właśnie. Zobaczmy krótki materiał z jednej ze szkół, w której kształci się gladiatorów. Jesteśmy w kampanii w jednej ze szkół gladiatorów. To zajęcia nowicjuszy prowadzone pod czujnym okiem trenera nazywanego tutaj doktorem. Gladiatorzy rekrutują się nie tylko z jeńców wojennych czy niewolników. W ich szeregach znajdują się też przestępcy skazani za zbrodnie, zdradę, rabunek czy podpalenie. Tak wygląda typowy pokój gladiatora. Ciemne, pozbawione okien pomieszczenie o wymiarach 3x4 metry. A teraz pora na prezentację możliwości gladiatorów. Ten gladiator to Samnita, jego pochodzenie można odgadnąć po uzbrojeniu typowym dla tego plemienia. To zaś strój gladiatora pochodzącego z Tracji, czyli Traka. Niedługo ci dzielni mężczyźni staną na prawdziwej arenie, aby walczyć ze sobą na śmierć i życie. Przeciętnie gladiator dożywa ledwie 25 lat. Umiera na oczach widzów po 6 czy 7 walce. Jak widzimy, wygrywa Samnita. Uniesiony do góry kciuk Traka oznacza gest poddania się. Pora teraz na prezentację politycznej pogody w latach od 73 do 53 roku przed narodzeniem Chrystusa. W Chinach panuje spokój. Mężni partowie trzymają się dzielnie. Za to w Europie Zachodniej rozegrają się wydarzenia, które zmienią jej oblicze. Oto widzimy, jak rzymskie imperium daje się we znaki ludom zamieszkującym dzisiejszą Francję i Belgię. Dzielny wódz Gajusz Juliusz Cezar, o którym jeszcze będzie głośno, w błyskawicznym tempie zdobywa aż 800 galijskich grodów. Kiedy w 54 roku wydawało się, że Juliusz Cezar ostatecznie opanował późniejszą prowincję Galię, tereny dzisiejszej Francji, wybuchło powstanie kilku plemion celtyckich. Na ich czele stanął wódz plemienia Arwernów Vercingetorix. Juliuszowi Cezarowi po kilku bitwach udało się zamknąć Vercingetorixa wraz z liczną jazdą i piechotą liczącą około 80 tysięcy wojowników w Oppidum Walesii, położonym na terenie północnej Burgundii. Juliusz Cezar wiedział, że niemożliwe jest zdobycie Alezji w bezpośrednim natarciu. Niezwykle trudną przeszkodą były otaczające ją mury zbudowane z wielkich drewnianych bali zbitych żelaznymi gwoździami. Bale tworzyły rodzaj skrzyń, które w środku wypełniano kamieniami. Te właśnie solidne mury zmusiły Gajusza Juliusza Cezara do rozpoczęcia oblężenia. Na jego rozkaz rozpoczęto budowę fortyfikacji. Wokół Alezji powstał cały szereg zasadzek, pułapek i umocnień. Były tam całe rzędy żelaznych kolców wbitych w ziemię. Były doły ze sterczącymi w środku wyostrzonymi palami.
Były również dwa rowy, z których jeden wypełniono wodą. Całości dopełniał wał z wieżami oblężniczymi. Długość fortyfikacji wokół Alezji sięgała 15 kilometrów. Oblężenie Alezji trwało kilka miesięcy. W tym czasie Vercingetorix wysłał posłów do zaprzyjaźnionych plemion celtyckich, aby przybyli z pomocą. Dzięki doskonałemu wywiadowi wojskowemu Juliusza Cezara udało się te informacje przechwycić i Juliusz Cezar postanowił zbudować dodatkowe umocnienia obronne. Nie tylko te otaczające ze wszystkich stron Oppidum, ale też takie, które by ochroniły jego własną armię, tak zwana linia umocnień kontrawalacyjnych. Z pomocą Vercingetorixowi według powszechnej opinii przybyło około 260 tysięcy wojowników, a zatem armia celtycka przewyższała co najmniej sześciokrotnie liczebność armii rzymskiej. I tylko geniusz dowódczy Juliusza Cezara, właśnie zbudowanie całego szeregu umocnień, umożliwiło mu odnieść ostateczne zwycięstwo w wojnie galijskiej i dzięki temu stworzyć nową prowincję Galię. W czasie, gdy Juliusz Cezar bezwzględnie gromi Galów na drugim końcu cesarstwa, w Patrii wojska rzymskie przeżywają gorycz klęski. Bitwa pomiędzy wojskiem partyjskim a rzymskimi legionami zakończyła się sromotną klęską Rzymian. Prawdziwym bohaterem okazało się to oto stworzenie. To dzięki niemu Partowie mogli pokonać świetnie wyszkoloną armię rzymską. Wielbłądy biegły tuż obok partyjskich jeźdźców, gdy ci atakowali Rzymian. W jukach niosły zapas strzał, których grat rozgromił rzymskie szeregi. Przypatrzmy się dokładniej fortelowi, który przyniósł Partom zwycięstwo. Do walki przeciw Partom staje blisko 35 tysięcy Rzymian. Nie znając metody walki przeciwnika i nie przewidując żadnej niespodzianki, Rzymianie formują swój tradycyjny i dotąd zawsze skuteczny, zwarty szyk bojowy. Siłą Partów jest jazda. Wojownicy partyjscy używają lekkiego uzbrojenia, a ich główny atut to dalekosiężny łuk. Tyle, że łucznik na koniu ma ograniczoną liczbę strzał. Dlatego obok koni w bitwie biorą udział objuczone strzałami wielbłądy. Po wystrzeleniu wszystkich strzał wojownik może natychmiast uzupełnić ich zapas. W ten sposób po kilkunastogodzinnej nawałnicy armia rzymska jest już mocno przetrzebiona. Tylko 10 tysięcy żołnierzy przebija się do granicy cesarstwa. Wielu trafia do niewoli. Ich wódz, Mark Crassus, pogromca Spartakusa, ginie w czasie przypadkowej potyczki już po klęsce. Porażka Rzymian jest naprawdę druzgocąca. Niestety to nie koniec dramatycznych wieści, równie alarmujące doniesienia mamy z Ameryki. Piramida Quicuilco była pierwszą piramidą na kontynencie amerykańskim. Budowano ją przez 400 lat. Teraz możemy obejrzeć ją tylko dzięki komputerowej animacji. Piramida miała 20 metrów wysokości i 135 metrów średnicy podstawy. Piramida miała kształt ściętego stożka. Była wielkim ziemnym kopcem, zbudowanym na planie koła i obłożonym kamieniami. Wybuch wulkanu Szitle w kilkanaście godzin zniszczył tę wspaniałą budowlę. Zobaczmy teraz, co wydarzyło się na świecie w latach od 53 do 27 przed narodzinami Chrystusa. W Chinach sytuacja na granicach staje się stabilna. W północno-zachodniej części subkontynentu indyjskiego dogasa panowanie dynastii Shaków. We wschodnioindyjskim państwie Magadha panuje dynastia Kanwów. Nad Dekanem władzę sprawują Shalavahanowie. Na południu rozwijają się państwa Andrów, Pandajów, Ciolów i Cierów. Pomimo lokalnych konfliktów władcy dbają o bezpieczeństwo handlu wewnętrznego i zagranicznego. Patria atakowana przez Rzymian jest wyraźnie osłabiona. W Rzymie po śmierci Cezara w 44 roku przed Chrystusem przez wiele lat trwać będą wojny domowe. Bez wątpienia dla Imperium Rzymskiego te właśnie lata były jednymi z najważniejszych. To ostateczny koniec Republiki i narodziny Cesarstwa. Maćku, teraz kolej na Ciebie.
Gajusz Oktawian zostaje cesarzem i przyjmuje imię Augustus, co znaczy godny czci. Swój sukces postanawia upamiętnić niezwykłą budowlą. Ta budowla to gnomon, czyli zegar słoneczny. Centralne miejsce budowli zajmuje wskazówka zegara. Jest nią wielki 15-metrowy obelisk, ważący około 40 ton. Został specjalnie sprowadzony z Egiptu, z miejscowości Heliopolis. Tę gigantyczną wskazówkę przewieziono w całości. Zegar słoneczny Oktawiana wskazuje nie tylko godziny, ale również miesiące. W dniu urodzin cesarza cień obelisku pada na drzwi wejściowe do świątyni, wzniesionej na cześć uwielbianego przez Rzymian Oktawiana Augusta. Ale prawdziwym reformatorem rzymskiego kalendarza był Gajusz Juliusz Cezar. W 46 roku przed naszą erą Juliusz Cezar na terenie państwa rzymskiego wprowadził nowy sposób liczenia czasu, zwany od jego rzymskiego nazwiska kalendarzem juliańskim. Ludzie z otoczenia Cezara wykorzystali osiągnięcia astronomii helenistycznej, która potrafiła dokładnie określić długość roku słonecznego. Zasada była następująca. Co 4 lata, czy rok trwał 365 dni, co 3 lata dodawano rok przestępny. Zasadę tę zmieniono za panowania Augusta, rok przestępny dodawano co 4 lata. W ten sposób średni czas trwania roku w kalendarzu juliańskim wynosił 365 dni i 1/4. Różnił się od roku słonecznego o 11 minut i kilkadziesiąt sekund. Była to wystarczająca dokładność. Nazwy miesięcy w kalendarzu juliańskim pozostały te, których używano w Rzymie wcześniej. Szczególną pozycję zajmował w tym kalendarzu luty, który miał 28 lub w latach przestępnych 29 dni. Raz jeszcze zobaczmy, jak wyglądała sytuacja polityczna. Przed nami ponad 50 lat. Opiszemy sytuację na świecie pomiędzy rokiem 27 przed Chrystusem a 33 już naszej ery. W tym właśnie bowiem czasie w cywilizacji europejskiej nastąpił przełom ery. Ale najpierw przenieśmy się tysiące kilometrów na wschód od naszego starego kontynentu. Zacznijmy od dalekiego wschodu, od Chin. Władzę w tym kraju przejmuje dynastia Xin. Niestety z rządzeniem losu czasy i panowania to okres olbrzymich klęsk żywiołowych, trzęsień ziemi i powodzi, które czynią wielkie spustoszenie. Imperium Rzymskie również przeżywa okres trudnych do przecenienia zmian. Germani pokonują Rzymian w lesie teutoburskim. W stolicy Imperium umiera Oktawian August, pierwszy cesarz Imperium Rzymskiego. Nowym cesarzem zostaje 55-letni Tyberiusz. Tyberiusz przesuwa granice Imperium po Ren i Dunaj. W tym czasie kończy swój długi żywot starożytne państwo egipskie. Po ponad 3000 lat istnienia Egipt staje się tylko jedną z wielu rzymskich prowincji. Dla świata były to więc lata pełne dramatycznych wydarzeń, które na długie lata zmieniły jego kształt. Ale w szczegółach, jak zawsze opowie Maciek Orłoś. Jest rok 33 nowej ery. W niespokojnej i zawsze skorej do zamieszek Judei szykuje się bunt. Jesteśmy w siedzibie tajnej organizacji walczącej z Rzymianami. Za chwilę będę rozmawiał z jednym z przywódców organizacji. Nazywany jest Barabaszem. Ze względów bezpieczeństwa nasz rozmówca nie wyraził zgody na pokazanie twarzy. Wiemy, że został pan schwytany przez Rzymian, ale na prośbę Sanhedrynu i manifestującego tłumu uwolniono pana. To prawda, nasi zwolennicy są wszędzie. Jakie szanse mają pana zwolennicy w walce z potężnym cesarstwem? Przecież armia rzymska jest wielokrotnie liczniejsza i lepiej przygotowana do walki. Ale za nami stoi Bóg. On nam da siłę. Jego zastępy powalą na kolana wrogów. Skąd ta pewność? Palestyna jest ziemią świętą, daną przez Boga ludowi, który on sam wybrał. Jedynym królem w ziemi świętej może być Bóg. Bluźnierstwem jest płacenie podatków Rzymianom i bluźnierstwem jest sporządzanie przez nich spisów. Słyszałem, że Jezus z Nazaretu, którego namiestnik nie ułaskawił tak jak pana, głosił inne nauki. Kazał płacić podatki i gdzie indziej niż wy widział zło.
Musimy kończyć. Rzymianie dowiedzieli się, gdzie jestem. Niespodziewanie musimy kończyć tę rozmowę. Dla wieści z niebezpiecznej Jerozolimy, Jerzy Modlinger. Po informacjach z Bliskiego Wschodu pora na intrygujący materiał z Ameryki. Na terenie Ameryki Północnej rozwija się kultura Hopewell, zaliczana do kultur kopców grobowych. Oto jeden z nich. Nasyp ziemny w kształcie węża. Nasyp ten ma długość około 430 metrów. Budowniczowie kultury Hopewell stworzyli dużo takich konstrukcji ziemnych. Większość to zwykłe kopce, czyli kurhany. Wiele z nich przedstawia zwierzęta. Twórcy tych nasypów, choć uprawiają kilka gatunków roślin, wciąż są przede wszystkim myśliwymi. Kurhany w kształcie zwierząt mają więc dla nich charakter magiczny. Wciąż pozostajemy w roku 33 po Chrystusie. Teraz przenieśmy się do Europy. Oto jedno z najświętszych miejsc germańskiej historii. Tuż po bitwie, 24 lata temu, na tym drzewie zawisł rynsztunek rzymskiego legionisty. Kilka lat potem Rzymianie na chwilę zdobyli te tereny i wtedy zabrali ze sobą zbroję legionisty, symbol ich upokarzającej klęski. Mimo to pamięć o zwycięstwie w teutoburskim lesie wśród Germanów jest nadal żywa. Kiedy w roku 9 Varus, stojący na czele armii liczącej 3 legiony i liczne oddziały pomocnicze, powraca jesienią na zimowe Pielesze, do zimowego obozu położonego gdzieś nad środkowym Renem, następuje ciągnięcie armii rzymskiej w zasadzkę, w specyficzny obszar, przesmyk położony pomiędzy górami a bagnami, gdzie Arminiusz, wódz Germanów, za wału zaatakował Rzymian, którzy nie byli w stanie rozwinąć regularnego szyku bojowego. Porażka Rzymian z roku 9 powstrzymała dalszą ekspansję cesarstwa na tereny Germanów, a w Germanach zwycięstwo wzbudziło przekonanie o własnej sile i męstwie. Z lasu teutoburskiego dla wieści Bogdan Ulka. A teraz mamy przygotowany materiał z Imperium Rzymskiego. Zobaczmy, przed czym obronili się Germanie. Cesarstwo Rzymskie to potęga starożytnego świata. Jak na supermocarstwo przystało, Rzym zapewnia wielu swoim mieszkańcom godziwe warunki życia. Szczególnie wielkiego nakładu sił i środków wymagała budowa akweduktów. Zadaniem akweduktów jest dostarczanie do rzymskich miast świeżej i czystej wody z pobliskich gór. Poziom opadów w górach i co za tym idzie poziom wody w wodociągach bywa różny. Rzymianie do jej rozdzielania stosują przemyślne śluzy. W miarę przyboru wody przelewa się ona przez kolejne zapory i dzięki temu w czasach obfitości dociera nawet do najmniej ważnych odbiorców. A kiedy jest jej mało, płynie tylko jedną rurą i dociera tylko do miejsc najważniejszych. Jednym z nich jest łaźnia rzymska. Tu woda z akweduktu podgrzewana jest w kotłach. Część podgrzanej wody trafia do basenów, część zaś w postaci pary rozprowadzana jest po wszystkich pomieszczeniach. To już wszystko. Zapraszamy na kolejne wydanie Wieści ze Świata. Do zobaczenia.